tworzy, pisze, komponuje, a przede wszystkim kocha muzykę. Artur Papierski, związany z artystami Otwartego Klubu oraz muzycznymi spotkaniami w Cieszyńskim Browarze, na swoim koncie ma niejedną piosenkę. Teraz przyszedł czas na kolejny kawałek. Z kamerą wzięliśmy udział w nagraniach teledysku do utworu Paula McCartneya z tekstem Papierskiego. Znajdujemy się na planie teledysku. No właśnie, kolejny twój teledysk, Arturze. Co tym razem? Czym nas zaskoczysz? Nie tyle zaskoczył, jestem zaskoczony tym, że dokładnie 18 czerwca 80. urodziny obchodzi mu największy idol, z którym dorastałem, którego muzyka miała dla mnie bardzo duży wpływ. I właśnie na warsztat wziąłem jego piosenkę, taką troszeczkę mniej mainstreamową, jeszcze z końcówki jego uczestnictwa w zespole Wings. Wybrałem sobie taką piosenkę, napisałem swój własny tekst, żeby też był jakiś mój ślad na tej piosence. Zaprosiłem wspaniałych gości do niej, zrealizowałem to w studiu u Arka Wiecha, bo to wiadomo, że jeśli ja coś robię, to z reguły robię to u Arka Wiecha, bo to jest naprawdę wspaniałe studio. No i tak sobie to wymyśliłem, żeby premierę dać właśnie dokładnie w dniu 80. urodzin, 18 czerwca, w sobotę, premiera tego właśnie teledysku. No to czekamy z niecierpliwością na ten nowy teledysk, na tą premierę, ale nie tylko nad tym pracujesz. Wiem, że jest taki projekt Duszą Granie. Co to takiego? Duszą Granie to jest powrót do Browaru. Pandemia niestety troszeczkę nam pokrzyżowała plany. Browar też jest cały czas w trakcie remontu komnaty, więc oni tej komnaty nie mogli wykorzystywać zimą, ponieważ tam cały czas trwa remont. Natomiast wróciliśmy na dziedziniec zamkowy. Tam co czwartek są muzyczne spotkania, tak zwane Duszą Granie, gdzie ludzie mogą przyjść i przy piwku, przy grillu, bo bardzo ważne jest, że można również zjeść, mogą sobie pograć, pośpiewać, posłuchać dobrej muzyki. Po prostu takie Duszą Granie. A co tam jeszcze u ciebie? Masz już w planach jakieś kolejne piosenki, kolejne kawałki? No pochwal nam się jeszcze, bo na pewno coś masz. Gdybym miał nagrać wszystkie piosenki, to najprawdopodobniej robiłbym to co tydzień. Wiadomo, że sam jest jakiś aspekt finansowy, który po prostu blokuje mi takie przedsięwzięcia. Na razie skupiam się na tym, który będzie miał premierę w sobotę. Cieszę się bardzo, bo to taki fajny teledysk, w którym będzie specjalny gość. Dlatego zachęcam i zapraszam na premierę tego teledysku. Dziękujemy bardzo. Ja również bardzo dziękuję. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.